Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to własności funkcji liniowej. Na początek teoria jak zwykle, a później zadania. Miejsce zerowe funkcji liniowej to na rysunku miejsce, w którym funkcja przecina oś x. Funkcja liniowa, jak wiem, jest to prosta i miejsce, w którym przecina oś x nazwane jest miejscem zerowym. I w tym wypadku miejsce zerowe funkcji y równej 2x plus 3 jest równe minus drugie. Jeśli a jest różne od 0, to funkcja liniowa y równa ax plus b ma jedno miejsce zerowe i wynosi ono minus b przez a. Tak dzielimy b przez a ze znakiem minus i mamy miejsce zerowe. Inna metoda obliczenia miejsca zerowego to podstawienie w miejsca y liczby 0 i wyliczenie x z równania. Tak, czyli będzie 0, 0 równa się ax plus b, gdzie oczywiście a i b to są jakieś liczby. I z tego równania wyliczamy x. Stąd też wziął się ten wzór. Został stąd wyprowadzony. Więc jak nie pamiętacie wzoru, wystarczy, że za y podstawicie 0, z równania wyliczycie x i wyjdzie wam miejsce zerowe. Teraz pora na monotoniczność funkcji liniowej. Funkcja liniowa może być funkcją rosnącą, malejącą lub stałą. I przypomnijmy, że funkcję nazywamy rosnącą, jeżeli dla dowolnych dwóch argumentów x1 i x2 spełniony jest warunek, jeśli x1 jest mniejszy od x2, to f od x1 jest też mniejszy od f od x2, czyli wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji rosną. No, funkcja malejąca, no to wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji muszą maleć. No i jeżeli a jest większe od zera funkcji liniowej, to funkcja liniowa jest funkcją rosnącą. Jeżeli a jest mniejsze od zera, to funkcja liniowa jest funkcją malejącą. A jak a jest równe 0, to funkcja liniowa jest funkcją stałą. No i to jest funkcja rosnąca. Tutaj mamy funkcję malejącą, tak abyśmy sobie z górki mogli zjechać. I to jest funkcja stała. Funkcja stała to jest prosta, równoległa do osi o x. To skoro już wiemy, jakie to są funkcje liniowe malejące, rosnące, stałe, jak wyliczyć miejsca zerowa, to możemy przejść do zadań. Przez które ćwiartki układów współrzędnych przechodzi prosta? Na początek przykład A. Y równa minus 3 drugie x plus 1. Skoro a jest ujemne, to jest to na pewno funkcja malejąca. Teraz możemy sobie obliczyć jej miejsce zerowe. X0 to jest minus b przez a, czyli minus 1, minus 1 przez minus 3 drugie, czyli to jest minus 1 razy minus 2 trzecie, czyli 2 trzecie. No i jakbyśmy sobie to nanieśli na wykres, weźmy sobie układ współrzędnych. To nasza funkcja ma miejsce zerowe w punkcie 2 trzecie, zatem niech tu jest 1, 2, 3, 3 kratki to 1, bo tak się nam będzie łatwiej rysować teraz 2 trzecie. 2 trzecie to tutaj, tu jest nasze miejsce zerowe. I to jest jeden punkt funkcji liniowej, funkcja liniowa jest malejąca, zatem będzie musiała przechodzić tak. Już nieważne dokładnie jak, bo to jest tylko szkic pomocniczy. Zatem ona przechodzi gdzieś tak albo tak, ale jakby nie szła, musi przeciąć nam pierwszą ćwiartkę, drugą ćwiartkę i czwartą. Czyli tu mamy pierwszą, drugą i czwartą. Jeżeli chcielibyście dokładnie znać miejsce, w którym przecina osi y, to o ile dobrze pamiętacie, jest to b. B wskazuje funkcji liniowej miejsce przecięcia osi y, czyli przecina w punkcie 1. Tak, tutaj. 1, 2. Teraz B. A jest dodatnie, więc funkcja rosnąca.
Oś Y przecina oś Y w punkcie 0,1, a miejsce zerowe wynosi minus B przez A, czyli minus 1/4. Minus 1/4, no to gdzieś tutaj, przecinamy w jedynce, jesteśmy rosnącą funkcją, czyli ona musi iść jakoś tak. Czyli mamy, idzie przez pierwszą, drugą i trzecią ćwiartkę. Pierwszą, drugą i trzecią. No to co? A ujemne, a mniejsze od zera, czyli maleje. Teraz B jest minus 3, czyli gdzieś tutaj nam przecina, tak? Przecina na dole. Jest funkcją malejącą, czyli musi iść tak. I jeszcze jej miejsce zerowe możemy sobie policzyć w C. X0 to jest minus B przez A, czyli minus, minus 3 przez minus 8, czyli minus 3 ósme. No to tak, przecina nam gdziekolwiek tu i tu ma dwa punkty gdzieś, tak? Czyli ona musi iść tak przez drugą, trzecią i czwartą ćwiartkę. I tak każdy przypadek trzeba rozważyć, czyli mniej więcej gdzie ona pójdzie. Jak chcecie, możecie sobie dokładnie wyznaczyć dwa punkty, przez które przechodzi, ją narysować i z tego odczytać. Ale to wystarczy naprawdę mniej więcej wiedzieć, czy ona rośnie, czy maleje. Jak maleje, no to jest tak, jak rośnie, to tak, i później wystarczy, że macie gdzieś jeden punkt, przez który ona przechodzi, już będziecie widzieć, przez które ćwiartki musi. No to zadanie drugie. Określ monotoniczność funkcji f od x równej mx minus 4, gdy a m równa się pierwiastek z 3 minus 2. No to co? Jak a większe od zera, to rośnie, tak? A mniejsze od zera maleje. I a równe 0 stała. Więc musimy sprawdzić, jakie to a jest. Ile to jest? Oż musimy oszacować, ile to jest pierwiastek z 3 minus 2. Pierwiastek z 3 to jest 1,73 w przybliżeniu. Więc to w przybliżeniu jest 1,73 minus 2. No, czyli jest to liczba ujemna, bo to jest tam minus 0,27 jest mniejsze od zera, czyli a jest mniejsze od zera w naszej funkcji, bo m jest naszym a tak naprawdę. Zatem funkcja jest malejąca. Teraz b. M jest 5 minus 2 pierwiastki z 5. Znowu musimy oszacować, czy to jest 5 minus 2 razy pierwiastek, czy to jest 4,47 w przybliżeniu. No czyli to jest większe od zera, czyli a większe od zera, funkcja rośnie. I c, 3 minus pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27, czyli 3 minus pierwiastek trzeciego stopnia z minus pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to co do trzeciej potęgi daje 27, 3 razy 3, 9 razy 3, 27, czyli to musi być minus 3. Czyli mamy minus, wynik z tego to jest minus 3. Czyli mamy 3 plus 3, a to się równa 6, a jest większe od zera, czyli rośnie. Tak, bo 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. 3 razy 3, 9 razy 3, 27. A jak z minusem, to musiało być minus 3. Minus 3 razy minus 3, 9, a 9 razy minus 2, minus 27. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to jest minus 3. Minus z minusem daje plusa i mamy 6. Możemy przejść zatem do zadania kolejnego. Określ monotoniczność funkcji w zależności od parametru m. Podpunkt a. 8 równa 5 minus m x.
No to jest nasze a funkcji, bo stoi przy x. Zatem musimy zbadać, jakie to będzie. 5 minus m. Kiedy to jest większe od zera? To dodajmy m dla m mniejszych od 5, czyli m musi należeć od minus nieskończoności do 5. Wtedy to jest dodatnie, zatem wtedy funkcja rośnie. No to tak, jak za m wstawimy piątkę, to będziemy mieli 0 i funkcja będzie stała. Czyli dla m równego 5 stała. No i kiedy to jest mniejsze od 0? No to dla m większych od 5. Czyli jeżeli m należy od 5 do plus nieskończoności, to a jest wtedy ujemne i funkcja maleje. Na tym polega, widzicie, badanie monotoniczności funkcji w zależności od parametru m. No to przykład b. F od x równa się 1 dodać 5mx. To jest nasze a. I znowu zbadajmy, jakie ono kiedy jest. Kiedy jest większe od 0? Odejmiemy 1, podzielimy przez 5, czyli mamy, że m musi być większe od minus 1 piątej. Czyli m należy od minus 1 piątej do plus nieskończoności, wtedy rośnie nasza funkcja. Zatem dla m równego minus 1 piąta jest stała. A dla m należącego od minus nieskończoności do minus 1 piątej będzie malała. Tak? Bo wtedy będzie tutaj mniejsze od 0. I przykład c. F od x równa się wartość bezwzględna z m minus. To jest znowu nasze a i musimy zbadać dlatego, kiedy to jest większe od 0, kiedy mniejsze, kiedy równe 0. No to kiedy to jest równe 0 może nawet, tak? Dodajemy 1. No to kiedy wartość bezwzględna z m równa się 1. No to z tego wniosek, że albo m równa się 1 lub m równa się minus 1, bo wartość bezwzględna z minus 1 da nam też 1. No to teraz tak, kiedy to jest mniejsze od 0? Czyli dla m równego 1 bądź m równego 1 jest stała. No to co, dodamy 1. No to kiedy wartość bezwzględna z m jest mniejsza od 1? No to z tego wniosek, że m musi być mniejsze od 1. Bądź większe od minus 1. No bo jak m będzie większe od minus 1, m mniejsze od 1, bądź, nie tak, m mniejsze od 1 lub m mniejsze, nie mniej, większe od minus 1, dobrze było. M mniejsze od 1. Obkładacie z dwóch stron, tak? No bo to są te punkty na osi liczbowej, których odległość od 0 jest mniejsza od 1. Musicie to sobie narysować, łatwiej to widać. Mamy 0 i teraz odległość ma być 1 w jedną, 1 w drugą i odległość mniejsza od 1, czyli w tą stronę. O, tak będziecie lepiej widzieć. Czyli m należy od minus 1 do 1. A teraz, jeżeli chcemy, żeby było większe od 0, to i, czyli dla tego zbioru funkcja maleje. No jeszcze pytanie, kiedy funkcja rośnie? No kiedy to jest większe od 0, czyli wartość bezwzględna z m musi być większa od 1. No to na osi liczbowej znowu odległość od 0, 1 w jedną stronę, 1 w drugą, tak? Czyli 1 minus 1. I teraz ta odległość ma być większa, czyli tak i tak.
No to m musi należeć od minus nieskończoności do minus 1, plus od 1 do plus 2. I wtedy funkcja rośnie. I ostatnie zadanie na dzisiaj. Określ monotoniczność funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkty. Minus 37, minus 9 i minus 9, minus 37. A. No to niech to jest jakiś punkt A, minus 37, minus 9 i punkt B, minus 9, minus 37. No mamy dwa punkty, więc możemy sobie obliczyć wzór tej funkcji. Y równa się AX plus B. Podstawiamy, to jest X, to jest Y. Minus 9 równa się minus 37 a plus b. Teraz to minus 37 równa się minus 9 a plus b. I z układu równań wyliczymy sobie a i b. To razy minus 1. 9 równa się 37 a minus b, minus 37 równa się minus 9 a plus b. Liczymy metodą przeciwnych współczynników, bo tak jest najszybciej akurat liczyć w funkcji liniowej układy równań. Minus 37 minus 37 plus 9, czyli minus 28. 37 odjąć 9, czyli 28. A, B się zjada, dzielimy przez 28, czyli A jest równe minus 1. Tak naprawdę nie musimy liczyć B dokładnego, bo mamy określić monotoniczność. A jest ujemne, czyli funkcja maleje. I analogiczny w kolejnych przykładach. Widzimy sobie może jeszcze B, bo są w nim pierwiastki. Wszyscy przecież lubicie pierwiastki na pewno. A tu są i w jednym, i w drugim punkcie. Podstawiamy je tak samo jak przedtem podrównanie. Za x i za y. Za y 7, za x 3 pierwiastki z 2a plus. Teraz za y 5, za x 2 pierwiastki z 3. I mamy układ równań znowu. Pierwsze razy minus 1. Czyli mamy minus 7, minus 3 pierwiastki z a minus b. 5 równa się 2 pierwiastki z 3a plus b. I dodajemy to do siebie. Minus 7, 5 to minus 2. Minus 3 pierwiastki z 2a, dodać 2 pierwiastki, czyli minus 3 pierwiastki z a, dodać 2 pierwiastki z 3a. P się skracają. Teraz a wyciągamy przed nawias. To w nawiasie zostanie minus 3 pierwiastki z 2, dodać 2 pierwiastki z 3. Podzielimy przez ten nawias. Czyli a to się równa minus 2 przez minus 3 pierwiastki, dodać 2 pierwiastki z 3. Oszacujmy teraz, czy to a będzie dodatnie, czy ujemne. Mamy tak, minus 3 pierwiastki, minus 3 razy pierwiastek z 2. To jest... minus 4, 24 i dodajemy do tego 2 pierwiastki z 3, czyli 2 razy pierwiastek z 3, czyli plus 3, 46. No, gdzieś na dole będziemy mieć liczbę ujemną. Na górze mamy też minusa, więc w sumie dostaniemy plusa. Zatem a jest większe od 0 i funkcja rośnie. Tutaj nie trzeba liczyć całego dokładnie, tu chodzi o to, żebyśmy określili, jakie będzie a, bo to ono decyduje, czy funkcja rośnie, czy maleje, b nas nie interesuje.
To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłej nauki. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę.